Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Ja tutaj w międzyczasie będę sobie dobierał nagrody za sezon. No i może jakoś szybko zapowiem, co się w ogóle będzie działo w dzisiejszym odcinku. Oczywiście będzie przegląd karnetu, będzie przegląd nowych nagród wszelakich, będzie przegląd nowego samochodu, nowej mapki. No i ogólnie wszystko, co się stało, postaram się poruszyć. Oczywiście wbiliśmy Supersonika w zeszłym sezonie. Tak prawdę mówiąc, chyba nawet nie miałem filmu, na którym miałem Supersonika na zwykłych trybach. Też na Rumble, też nie miałem filmu, no lekko się opierdzielałem w tym sezonie, postaram się to ponadrabiać i generalnie więcej streamować moich rankedów i tak dalej. Też powrócić do takich serii jak Droga do Grand Championa, ale mniejsza, to będzie kiedyś. Najpierw zacznijmy może od, nie wiem, w sumie od Rocket Passa. Oczywiście przed zakupem Rocket Passa przypominam o wpisaniu kodu twórcy. Ja polecam kod EDEK, może kogoś innego wpisujecie, ale żeby kogoś wpisać przed zakupem, nie wiem w sumie, czy to się nalicza z Rocket Passa, ale załóżmy, że tak. No i automem na sam początek, no zobaczcie, co to jest. To jest chyba najśmieszniejsza auto, jakie zostało ostatnio dodane. Coś czuję, że to jest nowy skarb pod kątem tego, że się memy robi z auta. No nie wiem, na początku się to wydawała taka multipla połączona ze smartem. Natomiast jest to całkiem spore auto. I jest to hitbox Merca, to wiem na pewno. Czekajcie, zakupimy od razu konto premium może. Nie polecam tego lepszego Rocket Passa, który ma tam kilka leveli za freeko, ponieważ się nabija banalnie i po prostu jak chwilę pogracie, to to wbijecie. No ale zobaczcie, co to jest. Najśmieszniejsze auto chyba z Rocket Passów. Mi się mega podoba, że coś takiego dodali. Jeszcze to jest chyba elektryk, bo tutaj widzę, jest ładowarka zamiast tego, zamiast wylewu paliwa. Chyba, że to nie jest ładowarka, tylko jakieś dziwne coś. No ale okej, lecimy przez przedmioty. Taki oto baner. Generalnie motywem tego sezonu są chyba kreskówki czy coś takiego. No ale to te motywy są różne, ja tutaj po prostu poprzeglądam sobie, jak to wygląda. Tutaj podstawowe malowanie do samochodu, opony, które wyglądają co najmniej groźnie. Przypominają mi to trochę z Fortnite'a. Ślad spod opon wygląda całkiem git. Malowanie do Backfire'a, to nikt chyba tego nie używa. Tych tytułów nawet nie będę omawiał, tylko będą w tle leciały. To mi się tak średnio podoba, może w innych kolorach będzie lepsze albo malowane. Muzyczki nie mam, kredyty za standard. Też od razu powiem, bo często pojawiają się pytania, że na stopniu 110 karnetu zwracają się wszystkie kredyty, dlatego jak zainwestujecie właśnie 1000 kredytów w Rocket Passa, to jeżeli wbijacie 110 poziom, to wam się zwróci. Tutaj całkiem spoko, naprawdę fajny baner. Mi się mega podoba w sumie, taki żółw uciekający, gituwa. Tak u mnie go nie używam, więc to malowanie średnie, taka koronka. No, mi się średnio podoba. Czaszka może w innym kolorze będzie git. To malowanie podpisuje wam, gdzie jest front, czyli gdzie macie przód auta. A w tym aucie, jako że jest taką kulką, piłką, to to może się przydać. Nie no, żartuję oczywiście. Planety na daszek, całkiem spoko to wygląda, ale nikt tego nie będzie raczej używał. Boost mi się średnio podoba i średnio brzmi, koła nie za fajne. Takie nalepki na samochód też nie w moim stylu. A tutaj jakiś materiał, który wygląda w sumie całkiem git nawet. To malowanie już mi się mniej podoba, jakieś guzikowe. Opony, które wyglądają, są strasznie szerokie, to jest bardzo denerwujące na pewno. Obwódka do awatara może komuś będzie pasowała i tutaj ząbki dla tego samochodu. Generalnie ten samochód, no nie, no jestem z niego zadowolony, dajcie znać, co o nim sądzicie. Mi się on naprawdę bardzo podoba, jest memiczny. Jeszcze chyba skarpety wysuszone na antenie, no nie, ten sezon to jest jakiś sezon memiczny i w sumie chyba spoko, takie coś to potrzebowałem. Nie wiem, czy wszystkim się to podoba, ale dla mnie naprawdę gituwa, tak dla odmiany. To jest co najmniej dziwne, nie wiem, jak to skomentować. No, raczej nie będę tego używał po prostu. Mapa niefajne, to na daszek, może ktoś to będzie używał, ciężko powiedzieć. Te opony tragiczne, co to jest w ogóle? Limitowana antena? Czy ta antena jest naprzód auta i to są zęby? Jak to jest na każde auto, to to jest kozak totalny. Ej, to trzeba zobaczyć. Nomster to się nazywa, z Bakesmoda, może zerknę, czy to na każde auto się nakłada, ale wątpię. Ej, jak, co to jest za antena? No nie wierzę. Ej, mega fajna akurat. Ej, naprawdę, ta mi się mega podoba do tego samochodu. Takie dziwne coś, nie wiem, jak to odebrać, ale już nie takie spoko. Opony mi się nie podobają w tym sezonie totalnie. To coś mi się, no nie wiem, może w tych kolorach nie podoba. Kolejne opony, co mi nie leżą. Malowanie, to mi się za bardzo nie podoba. Nie no, opony w tym sezonie są totalnie nie w moim stylu akurat. Tutaj kolejny decal do tego samochodu śmiesznego. Jak go w ogóle nazywamy? Ja bym go może multipla nazywał, ciężko powiedzieć. A, to jest jeszcze też tak nie za fajne. Te koła już są najlepsze z dotychczasowych, ale dalej tak jakby ta struktura opony mi tutaj nie leży. Takie coś to też już chyba było bardzo podobne. Boost mi się nie podoba. To chyba było bardzo podobne już na niższym poziomie. Koła mi się nie podobają. Ej, to jest bardzo fajne malowanie. Szkoda, że jest tylko na to autko, ale taki meteor, fajnie to wygląda. Te opony tragedia moim
moim zdaniem. Kolejne malowanie, zasadniczo mega dużo malowań jest w karnecie do tego samochodu. Nie wiem, chyba za dużo trochę. Mogliby kilka dać po prostu za frikę za zakup samochodu. Te opony, no to jest lepsza wersja tych, co wcześniej mi się nie podobały, więc też mi się nie podobają. To jest bardzo podobne do dekala, który już jest w grze. Takie oponki, nie lubię ich, bo strasznie się potem w oczach walą, jak się jedzie za tym autkiem. O, i wybuch! Ej, wybuch jest akurat mega śmieszny. Jeszcze pożera auta. Ej, kolejny wybuch, co moim zdaniem jest spoko. Nie pamiętam, jak się nazywał ten inny wybuch, co też wsysał do bramki, ale będzie na pewno denerwował przeciwników. Ale jest spoko, mi się podoba. Moje ulepszone autko, które jest moim zdaniem najciekawszym przedmiotem w tym karnecie. No i może też ten wybuch jest bardzo fajny. Ogólnie to poza samochodem i wybuchem to chyba, nie wiem, nie było za bardzo rzeczy, które mi się podobają. No ale karnet i tak, wiadomo, jak gracie sporo, to i tak warto kupić. No i macie przede wszystkim najbardziej memiczne auto do tej pory chyba w gierce. O, tutaj nawet mi coś wyskoczyło, że czas na animację, więc macie potwierdzenie, że sezon jest faktycznie kreskówkowy. I jeszcze wiem, że kolejne auto doleciało w ogóle. W sensie, że dodali jeszcze jedno auto, co wygląda podobnie chyba do jakiegoś Aston Martina. No i dobra, nagrody za sezon są trochę nie po kolei z tego, co tutaj widzę, ale zobaczmy. Brązowa mi się totalnie nie podoba. Diamentowa też jest taka... No, chyba jednak te nagrody nie są zbyt ciekawe. Nie wiem, nie podoba mi się to, jak się formuje tutaj przed wybuchem. Takie... No nie, no takie strasznie podstawowe to jest. Nie w moim stylu, nawet chyba nie będę używał tego ani trochę. Dajcie znać też, czy wam się podoba. Moim zdaniem jest to słaba nagroda tym w tym sezonie. W sensie doceniam, że zrobili wybuchy, o które były proszone. No naprawdę dużo ludzi chciało właśnie wybuch jak nagrodę, no ale... No to nie jest chyba to, co ludzie oczekiwali. No i dobra, nagrody turniejowe. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś ciekawszego. Ten wybuch moim zdaniem nie jest za ciekawy, nie podoba mi się. Malowanko takie do każdego auta, co można używać. Kurde, też jakoś mi nie leży, tak prawdę mówiąc. Oj, kolejny wybuch. Papier toaletowy. No nie wiem, to już widzę, że będzie częściej używane, też po prostu jako mem. Strzelasz sobie multiplą i wlatuje papier toaletowy z bramki. Ale jako tako nie wygląda to chyba zbyt dobrze. Opony, co wyglądają komicznie. Boost, no głośny przede wszystkim. Malowanie do breakouta średnie, opony średnie. Generalnie w tym sezonie nie ma chyba żadnych ładnych opon i naprawdę nad tym ubolewam. Takie malowanie do Dominusa jest w sumie spoko. Naprawdę ma w sobie coś. Nie wiem, wam się pewnie nie będzie podobało, bo jest takie dosyć specyficzne, ale mi z jakiegoś powodu się podoba. To nie w moim stylu. Opony, no to w tym sezonie naprawdę tragedia są opony w tym sezonie. Dominus Cox. No to powiem wam, że jak gracie Dominusem i chcecie mieć bicka na drzwiach, to polecam. Baner niefajny, suszenie. Nie wiem, czemu w ogóle suszenie jest nagle motywem, że skarpety se wywieszają. To mi się nie podoba. Papier toaletowy jak antenka, grzechotnik jak antenka, hantel, tak jakieś troszeczkę nie wiadomo z czego są te przedmioty, w sensie co ma wspólnego hantel, papier toaletowy i komiczny sezon, że to jest jeden wielki żart, nie wiem. Co do nowej mapy, to nazywa się Neo Tokyo Comic, to znaczy nowej mapy, tak naprawdę jest to mapa, która już była w gierce, ale po prostu została zmieniona i powiem wam, że matko boska, to jest paskudne. Nie wiem, jak to wygląda u was na monitorach, ale tutaj to wygląda tragicznie, jest chyba po prostu zwykła mapa z narzuconym filtrem, ale jedyne co wyczytałem, to że ta mapa jest wyłącznie chyba w meczach prywatnych, więc nie musicie jej oglądać, jeżeli gracie mecze rankingowe. Nie wiem, poza tym, że nie została tutaj żadna robota zrobiona, w sensie nic nowego nie zostało przygotowane, no to coś nie wygląda chyba zbyt dobrze. Chociaż może na filmie to przynajmniej jest kolorowe bardzo, ale pierwsze odczucie to jest dosyć negatywne względem tej mapy, no nie wiem. No i dobra, tym oto ślicznym autem myślę, że się na dzisiaj pożegnamy, bo chyba już wszystko powiedziałem. Odcinek z testowania tego samochodu pewnie pojawi się na dniach, tak samo z nowego turnieju i tak dalej. Co do tego sezonu, to prawdę mówiąc jestem trochę zawiedziony. W sensie na pewno bardzo fajny jest ten samochodzik. Mi się przynajmniej podoba jako taki mem. Fajny jest wybuch, no ale tak naprawdę nic więcej mi tak naprawdę się nie podoba za bardzo. No ale standardowo pytam was o opinię, dajcie znać, co wy o tym uważacie. W ogóle teraz zdałem sobie sprawę, jak dziwnie brzmi ten samochód. Nawet dźwięk ma zrobiony jakiś taki dziwaczny, nie wiem, czy to słychać. No ale dobra, o tym będzie osobny odcinek. Ja już nie będę przedłużał, pamiętajcie o subie, lajku i elo elo.